W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Módl się tak, módl się tak, aby serce Twoje dziś wznosząc się mogło wyznać Panu, że Jezus Twoim Zbawcą jest, Jezus Twoim Zbawcą jest, Zbawcą jest. Módl się tak, módl się tak, aby serce Twoje dziś wznosząc się Jezus moim Zbawcą jest, Jezus moim Zbawcą jest, Zbawcą jest. Jezu, kocham Cię. Przybądź wolo Boża, aby myśleć w moim umyśle. Jezu, kocham Cię. Przybądź wolo Boża, aby krążyć w mojej krwi. Jezu, kocham Cię. Przybądź wolo Boża, aby spoglądać w moich oczach. Jezu, kocham Cię. Przybądź wolo Boża, aby słuchać w moich uszach. Jezu, kocham Cię. Przybądź wolo Boża, aby przemawiać w moim głosie. Jezu, kocham Cię. Przybądź wolo Boża, aby oddychać w moim oddechu. Jezu, kocham Cię. Przybądź wolo Boża, aby pulsować w moim sercu. Jezu, kocham Cię. Przybądź wolo Boża, aby się poruszać w moim ruchu. Jezu, kocham Cię. Przybądź wolo Boża, modlić się razem ze mną, a następnie podaruj tę modlitwę sobie, jakby była moją, aby zastąpić modlitwy wszystkich i oddać Ojcu chwałę, którą wszystkie stworzenia powinny Mu oddawać. Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat. Panie, serce nam daj, mężne w walce ze złem. Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat. Panie, serce nam daj, mężne w walce ze złem. Wtulam się, Jezu, w Twoje ramiona. Z moim sercem tak maleńkim i grzesznym, ale Twoim. Twoim, bo Tobie je oddaję. I proszę, abyś dał mi serce nowe. Takie serce, które będzie Tobie sprawiało radość. Serce, które będzie Ciebie kochało coraz mocniej, cicho i pokornie. Daj mi, Jezu, serce Twoje. A teraz mów. Mów do serca mego to, co chcesz, Panie. Słowa Pana Jezusa. Jedno westchnienie czystego serca
więcej znaczy niż wiele modlitw zapatrzonych w siebie. Nie to jest prawdziwe, co ty odczuwasz, ale to, co ja wiem o tobie. Jesteś w drodze, w pielgrzymce życia do miejsca świętego, by się uświęcić i uświęcić innych. Taki jest cel każdej pielgrzymki. Nie żeby poznać, lecz żeby się uświęcić przez pokutę, modlitwę i ofiarę. Grzech śmiertelny zabija mnie w sanktuarium duszy człowieka, który zgrzeszył. Jeśli trwa w grzechu, jestem w jego duszy martwy i jego dusza jest martwa. Jest to taki stan, jaki był po mojej śmierci na krzyżu. Bo istotnie, krzyżując mnie w sobie, krzyżuję swoją duszę. Ale dokąd jest na świecie, ma możliwość zmartwychwstania duszy przez pojednanie ze mną. Gdy mnie zapragnie, wówczas zmartwychwstanę w jego duszy i ocalę go dla życia wiecznego. Ocalenie może też przynieść czyjaś modlitwa lub ofiara, bo spowoduje, że zdąży pomyśleć o mnie i zapragnąć mnie, zanim stąd będzie zabrany. Dusza żyje dzięki miłości. Gdy odrzuca miłość, jest w stanie umierania w lęku i cierpieniu. Po odejściu z tego świata dusza zna prawdę i ma pełną świadomość swego stanu. Czyściec jest cierpieniem spowodowanym znajomością swego stanu i Boga, z nadzieją powrotu do Niego. Piekło jest taką znajomością bez tej nadziei. Od stopnia zatwardziałości człowieka zależy, ile i jakich modlitw i ofiar potrzeba w jego intencji, by otrzymał łaskę skruchy i nawrócenia. Wielką zatwardziałość przełamać mogą wielkie ofiary. Dlatego dawany jest czas, by dzięki wytrwałym ofiarom dzieci moich jak najwięcej dusz zostało uratowanych. I dlatego wylewane są obfite łaski, by otworzyć oczy i serca tych, którzy są ślepi i trwają w ciemności, i by umocnić tych, którzy są światłem moim na ziemi. Wy jesteście na ziemi światłem mym. Wy jesteście na ziemi światłem mym. Aby ludzie widzieli dobre czyny w was i chwalili Ojca, który w niebie jest. Aby ludzie widzieli dobre czyny w was i chwalili.
chwalili Ojca, który w niebie jest. Jezu, pomóż na ziemi światłem być. Jezu, pomóż na ziemi światłem być, aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w niebie jest. Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w niebie jest. O Jezu, całuję Twoje najświętsze serce i zamierzam zamknąć w nim wszystkie zbawione przez Ciebie dusze razem z moją, tak aby wszystkie bez wyjątku mogły się zbawić. O Jezu, schowaj mnie w swoim sercu i zamknij drzwi, tak abym nie widziała nic prócz Ciebie. Obiecuję Ci, że za każdym razem, gdy przyjdzie mi na myśl, żeby opuścić to Twoje serce, będę natychmiast wołać: Jezu i Maryjo, Wam oddaję swoje serce i swoją duszę. Jezu, cichy, pokorny, miłosierny sercem, uczyń serce moje takim, jakie jest Twoje. Niech ten dzień, bracie, siostro, będzie wypełniony czystymi westchnieniami Twego serca do serca Jezusa. Jezus i Ty, cały dzień i całą noc razem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki.